Pa! Siema! Świetliśmy BM-ką pociąg. Ty coś się zrobiło? Słyszałeś? Mercedes! Pa! Mercedes ty! Pociągi robią na silnikach Mercedesa? Widzisz to? Jakby ktoś tu stał? Ale to z górki tam będziemy w środku. Ej, ale patrz, to są te blachy tu z sufitu. Ale chyba go nie zgniotło, mi się tak wydaje. Mogę mamie powiedzieć, że dzisiaj byłem pod pociągiem. Patrzcie. Poczekaj, wejdę do góry. Gdzie? No na pociąg. Na pociąg wejdziesz? No, trzeba spełniać marzenia dzieciństwa. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nagrywamy coś takiego, czego jeszcze nikt nie nagrał. Tyr! Oj, Tyr. Lugana nagrywamy dzisiaj. Nie no, tak serio nagrywamy. Tam już nie wiem, czy widzicie w tle, ale raczej nie widzicie, bo jest dosyć ciemno. Ale nagrywamy opuszczony, wykolejony, nieudane po nieudanym wyciągnięciu pociąga, który jest opuszczony i jest noc, więc tam podobno zawsze ludzie są. Znaczy ogólnie już spotkaliśmy ludzi, co stali tu na zewnątrz, ale już poszli. Zobaczymy, jak ten pociąg wygląda, bo podobno walnął w wynwrotkę. I historia tego pociągu jest taka, że... A zresztą opowiemy w trakcie chodzenia, nie? Idziemy zwiedzać pociąg, bo już jestem napalony, jeszcze tam nie byłem, idziemy. Słuchajcie, wszyscy zwiedzali zawsze jakieś te opuszczone budynki, bo opuszczony pociąg. To jest to. Tutaj już można zobaczyć, od razu zanim jeszcze wyszliśmy, takimi grubaśnymi linami próbowali wyciągnąć, ale im się nie udało, ale to zaraz opowiemy historię, bo Dżuga nie uzna. Patrzcie, jak to drastycznie wygląda z zewnątrz. Oświetliliśmy BM-ką pociąg, no... Przerażająco to wygląda, jakbym był tu sam, to chyba bym się cykał. I ogólnie z drugiej strony jeszcze gorzej to wygląda. Idziemy szybko zobaczyć, bo Dżuga już się nie może doczekać. Jak co wejść? I od razu z grubsza, jak widzimy, już ktoś graffiti walnął, bo to Polska, a niemiecki pociąg, także no chodźmy wchodzić. O ja! Ale to jest grubo. Bierzemy fotele do domu, do garażu, żeby siedzieć, albo ale coś może zrobić, jakąś miejscóweczkę. Ale tu jest... A to nie ufa. To chodź kamerzysta. Uważaj na szkło. No pitole ty, co tu się dzieje w ogóle? Ty już pokradli, patrz, młotka nie ma, gaśnicy nie ma. To jest Polska, proszę państwa, to jest Polska. Uwaga! Polska w Polsce. Wchodzę jak Polacy. Ty, bez kitu, przecież można iść do tego, kierownik. Tutaj, ale ty, no, nie wziąłbyś sobie fotela do domu? Patrz, w dobrym stanie są. Może coś weźmiemy. Tu już ktoś pokradł coś z sufitu, nie wiadomo co. Żarówki zaraz weźmiemy. Żarówki. Nie, no dobra. Nie, ale patrz, bo bąbel pracuje tak. Bąbel tak pracuje. Co siedzi? Patrz, tu kable ktoś pokradł. Ale tu jest grubo. Ktoś, co ciekawe, co tu było, że ukradli? Ty, ja nigdy nie byłem. A jak oni prowadzą? Na stojąco? Czy ktoś... Ty, krzesło. Krzesło już zajumali, pa. Tu coś zajumali. Ej, patrz, to jest ten słynny mikrofon. Halo, bileciki do kontroli. Widzieliście widzowie? Pokazał wam jakiś pociąg ze środka opuszczony, nikt. Kurde, ale... Ty, i tu macie, patrz. Kamerzysto, pokaż. Widzisz? Tu jest chyba hamulec bodajże, a to drugie... Nie, to jest ten dzwonek. Ja ogólnie kolega nam opowiadał, że jak się jedzie pociągiem, to on musi co jakiś czas jakby... Bo on siedzi i wiecie, tylko gaz, wdechy i tyle. I musi jakby co jakiś odciskać taki guzik, że nie śpi. Co ileś tam sekund jest taki alarm i jak go nie wciśnie, to wtedy pociąg sam się podobno zatrzymuje. No tak słyszałem, ale nie wiem, gdzie jest ten guzik. Gdzie Dżuga jest ten guzik? No i ten guzik. Radio mają. Ej, weź odpal jakoś to. Da się? Pojedziemy? Ale i ty coś chyba zostałem. Ty coś się zrobiło? Słyszałeś? Nie, coś zrobiłem, coś się ruszyło. A nie wiem co. Dobra, chodźmy dalej, no co? Dobra, nie ma co, idziemy. Kofit jak kofit. Pa, co to kurde jest? Człowieku, tutaj woda poleci jak przekręcę? Ty, żeby nic nie wybuchło, nie? Myślisz, że to już poopróżniali z tych? Z płynów? Tak. Jakieś komputery chyba pokradli. A tam u Dżugana co jest? Dżugana. To samo, pa. Pokaż co tam jest, to samo? Komputery tam jakieś. Dobra, roletka jest. Ty, głośniki do BM-ki, człowieku, patrz! To! Tu! Tylko nie mamy śrubokręta. Ale by były, tu syki są na pewno, dobre, głośne muszą być, to już niemieckie. To można by było wykręcić, co? Pójdziemy zaraz. No pójdziemy po narzędzia. Znaczy, nie pójdziemy po narzędzia, chciałem powiedzieć, że zostawimy to w spokoju i nic nie weźmiemy. Chodźmy dalej. Weź tu nagraj. Człowieku, to jest wszystko... Myślę, że oni tu wszystko pokradli, zobacz. To jest wszystko pootwierane jakby. Co można stąd ukraść? Myślisz, że to co było? Śmieć pokradli, czy co? Ja mogę zabrać do domu. No ja nie wiem, ja się nie znam, ale już ktoś, na pewno ktoś pokradł. Tu jakieś szafy. Tutaj w ogóle wszystko wywalone z buta jest.
Człowieku, ja myślałem, że tu będzie normalnie pociąg taki, wiesz. Co tam? Że po prostu pociąg i pusto w środku, a tu wszystko, patrz jak to wygląda. Tutaj jakieś kabelki. Nie, grubo jest, tu szyba wybita. Myślisz, że ktoś w czasie wypadku głową wybił, czy co? Czy się podoba? A tu nie ma szyba. Nie ma? Jakby z kitu nie ma szyby. Jak to? Nie ma, no, faktycznie. Kurde, to gruby musiał być ten wyzwolek. Musimy znaleźć w ogóle ten punkt, gdzie to... Ty, ale patrz, chodź. Ej, ale patrz, to są te blachy tu z sufitu. A jestem bardzo ciekawy, co oni kurde tutaj kradli. Nie wiem, co mogli kraść, druga? Piszcie w komentarzach, co oni mogli kraść z tego pociągu tutaj z sufitu, bo ja nie wiem. Jezus! A? Matko Bosko. Co tu się dzieje? Co to jest, jakiś silnikownia? Ej, co to jest? Co to jest? Ej, to jest chyba silnik. Zobacz, jest w gazie. Jak to mam zobaczyć? Mercedes! Pa! Mercedes, ty! Pociągi robią na silnikach Mercedesa? Co to? Ty może na dystansie do auta, co? Czy nie? Ej, patrz, Jugend Turbo znalazłem do Corsy. To jest turbina normalnie. No zobacz, gościu, tutaj. Bo! To jest czeku w ogóle V12, policz sobie te. No patrz, tu i tu ktoś otworzył drzwi i ktoś pokradł silnik, ale to jest turbina normalnie. Tam jest druga, widzisz, osłonięta taka. Kurde, ty. Katalizator, w którym jest możliwe. Jak myśmy do bagażnika taki silnik do Corsy wsadzili, to człowieku, Ferrari nie ma szans. Nic. Nie. Yeah. Ale grubo było. Dobra, chodźmy dalej, bo tam jest bardziej porozwalane, ale no. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Widzowie też pewnie nie widzieliście, więc. O, bezpieczniki tu jakieś, o. Cyk, cyk, tu jakieś nie wiadomo co to jest w ogóle. Nie wiem, jak ktoś się zna, to piszcie w komentarzach wszystko, co wiecie o tych. Uwaga! Ciągach, bo ja. W ogóle wentylator by był do chłodnicy, do BMW, ja! Dobry by był, dobry był. Nie wiem co tu jest, ale... Uważaj panie kamerzysta, bo tu jest skok życia. Masz radę z kamerą? No nie wiem. Kurde, nie. Patrz teraz to. O kurde, co tu się dzieje? Patrz, musiało to wyrwać, skrzywić jednocześnie wszystko. To jak jest... my tam wejdziemy w ogóle? To chyba z drugiej strony trzeba jakoś. Ty, ale grubo to wygląda. Tu zobacz, jak to wpadło do rowu. Tam o, tak w dół. Ale to jest górki, tam będziemy w środku. Tu szyba jest w ogóle na ziemi, pa. Widzisz to? Ale zwała. Jak tu mamy wejść? Przez okno? Chyba tak. Grafity jakieś? Dobra. Ty pierwszy. Ja się tykam. Dobra, jestem. A jak tam, nie da się wejść inaczej? Serio tak? Nie, serio, no. Jak ja mam tu wejść? Dobra, wlazłem. Dawaj, kameramen. Daj mi kamerę. Dasz radę? Tak, kurde, stoisz? Ujo, pintole! Weź sobie tak stań. I tak wiesz, tak czujesz to, nie? Tak. Widzowie, powiem wam, że to jest nie do opisania, bo tu normalnie, teraz patrz, patrzcie mnie w porównaniu do pociągu jakby, no nie wiem czy to widać, ale... Ale jest tak, ale, no. To jest tak z górki, no nie wiem, widać chyba, że z górki, ale strasznie, kurde, patrz, tu jest tak ślisko, nie? To pa, patrzcie, żeby nie było, że nie z górki. Ła, no ty głupie! Co ja? To przez ciebie! Łap mnie, bo ja tu się boję trochę. Ale jest tak dziwnie, co nie? Tak stoisz. Dziwnie jest górka, nie wywalisz się z kamerą? No nie wiem. Bo ja uważaj na tym śliskim białym. Uważaj, bo skitu! Bo skitu uważaj na tym białym. Ale to jest mega z górki. Trzeba się trzymać, żeby ten. To tam jest kibel? No. Dawaj, chodź do kibla. Bez kitu się nie wywal. Ale ty, ale jest... Ja trzymam ci to nogą, żeby się nie przesunęło. Normalnie patrzcie, moi drodzy, to kibelek. Sranie z górki. Jezu, ale nie, ale nie, dziwnie jest tak w głowie. Nie, jak głowie... chodzimy tu, tam jest nasrane. Ale błędnik mi wariuje, jak jest ale tak też, z górki. Jest no. Tak nienormalnie, aż mi się rzekać zachciało. Bo tak jakby twój łeb, no nie wiem, nigdy się nie stało tak. No ja tu zjeżdżam, czekaj, ja tu szybko skaczę. To jest pa. Co? Mogliśmy też wejść, ale bez kitu jest mega... Ej, już mi jest serio niedobrze, ty mam też? No tak jest tak dziwnie w głowie. Matko, i co dobra, co dalej? No do końca zobaczmy. To już koniec jest, tu był wypadek, trzeba ze mną zobaczyć. Ten. O, ty, ja nie boję, serio lecę, ja nie udaję, ty. Tutaj już jest tak z górki. Jest niesmacznie. Tu jest tak z górki, że to jest masakra. Ty, po to! To jest zgniecione. Myślisz, że tu ktoś prowadził, zginął? Ja tu na świecę.
Ja tu przejdę, tak? Z kamerą tutaj daj. Widzisz? Tu, ale nie no, chyba ktoś przeżył, zobacz. To jakby to spadło mu roleta na głowę, ale chyba go nie zgniotło, mi się tak wydaje. To chyba jakaś poduszka powietrzna czy coś. Nie wiem, ale tam szyba jest jeszcze zbita. No ogólnie tutaj jest potężne, ale nie, chyba jest zgniecione, bo jakby tu jakbyśmy w tamtym, nie? Jakby ta szyba była dalej od całego kupiku, no. Nie? No i tutaj szyba, zobacz, jaka zbita, widać? Widać, widać. Kurde. Ale grubo jest tutaj. Dobra, ja chcę to zobaczyć, jak to jest rozbite od zewnątrz. Ej, ale kurde, ciężko mega się idzie, nie spodziewałem się, że... Jest taki błędnik strasznie śliwy. Serio, błędnik śliwy, bo to nie jest takie, już szli pod górkę chodnikiem, tylko kurde... Ja serio jest tak zwałowo, tak nie... Ty, ale jest tak niefortunnie. No tak dziwnie, mi już tak dziwnie, jest bez kitu. Dobra, teraz jest... Gdzie tu podłoga jest? Tutaj szyba zbita. Jak ten pociąg miał wypadek, że tak to któraś szyba jest zbita, ale nie wszystkie? Ty, to jak to się zbiło? A to ma dwie warstwy, parę warstw. No dobra, ale czemu na przykład ta nie jest zbita, a ta jest zbita i tam dalej też jest jakaś zbita i nie wszystkie są zbite, takie co któraś. A wy, nie, my teraz zastanawiamy, gdzie jest reszta wagonu. A to nie... taki krótki jeździ do Berlina. No. O, patrzcie, widzowie. Jak to pod skosem leży i jak przechodzę w tamtą, to naprawdę idzie się pożygać w środku. No widać, że jest górki, nie? Na filmie, czy nie widać? No ciemno jest. No nie, jak no, doświetlamy, jak się da, tylko nie widać, że z górki jest? Chyba widać, czy nie? Widać, że z górki? No widać, widać. A chodź jeszcze, pójdziemy tam do przodu, nagramy ten, jak to się słupło w ogóle. Bo ja nadal nie jestem w stanie określić, jakby, gdzie walnęło, w co. Tak. Patrz, tu kawałek, też kawałek pociągu do domu na ten, na pamiątkę? Ruben? Też kawałek pociągu? Nie, czy ja podziękuję. Kurde, ale tak, na przykład bym przyjechał do domu, a mama się, co to? Ja mówię, pociąg. No to człowieku, nie uwierzyłabym, że mam pociąg na chacie. O kurde, jak to z zewnątrz wygląda, stary. To jest w ogóle bez podjazdu. Patrzcie to. Widzisz to? Jakby ktoś tu stał, na stojąco obok tego kierowcy, to go nie ma, nie? To mi się wydaje, że tutaj w tą ciężarówkę przywalił, nie? Ty. Ale grubo, ty. Ty, jakie to jest w ogóle wszystko włókno, włókno szklane. Pociąg jest włókna szklanego, no. Czyli jak. A ja myślałem, że to z plastiku. Żywicy, czy jak to się nazywa? Ty jesteś profesjonalnym tym... Jakimś tam. Pożywo sztuczne, no. Pożywo sztuczne. Nie wiem, co to jest. I ogólnie widzowie się zastanowicie, czemu to tu stoi. To ja też nie jestem pewny, ale z tego, co słyszałem historię, to mówili, że no był wypadek, wpadło w ciężarówkę i potem Niemcy jakby nie chcieli tego zabrać, bo im się nie... Znaczy próbowali? Nie, to jest tak, że ponoć Niemcom się nie opłaca tego zabierać, jakby... Ale no że... próbowali, ale i nie udało się w ogóle na tory tego wrócić, chyba tak? Ja tak zrozumiałem. I nie opłacało im się tego jakby zabierać tak o... I se stoi. Jakby, że to nie jest, to jest niemieckie, ale nie jest na terenie Niemiec, to im jakby się nie opłaca to, tego zabierać. W takiej zasadzie ja to zrozumiałem, tak. No chyba tak, no ja nie wiem, no ale... No jest i nie wiem. No, na razie już chyba 2 tygodnie podobno stoi, tak? Coś takiego. Ale? Jakby ktoś wiedział więcej, to piszcie w komentarzach, my nie wiemy. Tutaj miejscowi mówili, że kręcili tutaj filmy pornograficzne. O właśnie, to jest w ogóle hit. Ogólnie, bo tu pierwszego dnia była ochrona, podobno przy tym pociągu. A potem stwierdzili, że kit z tym i nie chronią tego. Ale no podobno ktoś miał taką fazę, żeby zrobić taki dziwny film. No tak jak my robimy, nikt tego nie ma filmu o opuszczonym, rozbitym pociągu. To oni chcieli mieć jakby film taki seksowny w pociągu, nie? Także taka dodatkowa, bonusowa historia o tym pociągu. Jak ktoś znajdzie link do tego filmu, co nakręcili, to dawajcie, bo ja jestem ciekaw. Naprawdę, jestem ciekaw. Trzeba zobaczyć. No dobra, to idziemy dalej. Koło zuba nagraj, pa. Jakie koło. Mogę mam je powiedzieć, że dzisiaj byłem pod pociągiem. Patrzcie, byliście kiedyś pod pociągiem? Nie byliście. A ja byłem. Widzicie, co ja wam pokazuję? Nikt tego nie pokazuje, takich rzeczy. Nie, no ogólnie ciekawe to jest, bo jak nigdy nie widzieliście... No ja nigdy na przykład nie widziałem rozbitego pociągu i nie byłem w kabinie. I jak to jest wszystko takie po wypadku, to jest mega takie... wrażenie robi, mega duże. Plus jeszcze to, że to jest tak z górki pochylone, to w środku to jest... takie dziwne uczucie chodzić, że to jest nie do opisania. Musielibyście sami tego doświadczyć, bo nawet nie wiem, jak wam to opowiedzieć. Ale no... Nie, fajnie, to jest taka rzecz niecodzienna zupełnie. No. Taka stara, jakby... Pierwsza rzecz, taka też widzę i w ogóle, że to stoi i że tak samo weszliśmy bez problemu. No tak. To jest hit dla mnie, to jest hit życia. Pa!
Siema! Gdzie jest przejście do drugiego wagonu? Kurde, ty sobie wysiadłem z pociągu, a tu nie ma drugiego wagona. Jak on serio stąd wyjść? Tu musisz tędy. Jak, tędy? No. Weź mi świeć. No tak się wychodzi, bo... Ty, jak wyszedłem z tego krzywego pociągu na płaską ziemię, to się prawie wywróciłem do przodu, bo tam szedłem tak przechylony. Ty bez kitu, nie udaję, serio. Chodź z tej strony, co zobaczyć na ale zwała. Opatrzcie tu w ogóle, ty, to są w ogóle skrytki jakieś. No. O kurde. Uważaj nad głową, patrz co masz nad głową, gościu. Ty chcieliśmy, my otwieramy pociąg? Ja nie wierzę, to co się dzieje, co to w ogóle jest? Co to jest? To jest też silnik? Co to jest? Tam butle z gazem ma, żeby taniej było. Czekaj, ja spróbuję jakoś. Może ma iRide'a ty? On ma iRide'a? Nie wiem. Ale pa, zobacz na moje za. I co to jest? Na dokładki? Pa, kable pocięli, co? U Beskitu, ale... Pa, tu normalnie jest poucinane kable są. Ktoś chce pokradł mieć. Mieć jest droga. Te? No mieć jest droga, stary, co ty myślisz, że nie? No ale zwała, ty człowieku, że my sobie pociąg otwieramy. No dobra, zamknij, bo... Poczekaj, wejdę do góry. Gdzie? No na pociąg. Na pociąg wejdziesz? No, czego trzeba spełniać marzenia dzieciństwa. No, dobra, to jakby co, ty wchodzisz, ja nie wchodzę. No, nie chcesz wejść? Ja się cykam trochę, ale uważaj na to nad głową, bo jak ci spadnie na łeb... No czekajcie, Dżugan se wchodzi na pociąg. Byłeś się kiedyś na dachu pociągu? Ja ci kamerę podam tam na ten dach i nagrasz z dachu. No jak wejdę pierwszy. Nagrasz, co jest na dachu. Wlazłeś, tak? To ja ci kamerę daję, dawaj to. Ja mu daję kamerę, normalnie ludzie. Jesteś? Masz, no i weź, ja nie sięgnę do ciebie, co teraz? No to... No masz, ja... musisz wejść tak jak ja. Ja chcę, żebyś nagrał mi sufit. Wejdę kawałek i ci podam. No kurde. Dawaj tą kamerę. O, ściuka dwa, trzymaj. A nagrywa się? Nagraj mnie, jak jestem na pociągu. Au! Au, on jest tu? Fotę z tego wytnę? Nie, jest ciemno. Ciemno jest, tak, nie? Jakbyś... I co, jak jest na dachu? Ty no, patrzcie na to. Pierwszy raz stoi na dachu. O kurczę, tak nie wiem, czy coś widać będzie. A co to mi chodzi? Wiem, ale kurde, tu jakby tak... Nie wiem, czy to widać, ale ja chodzę ogólnie po dachu, moi drodzy. Patrzcie, to jest dziura? Ło, to jest dziura, normalnie, ty! No. Ale idę dalej. O. Ogólnie zawsze chciałem pochodzić po dachu na pociągu. Spełniam swoje marzenia. Pozdrawiam Bąbla, który jest konduktorem. Zobaczcie, patrzcie, tu śrubki znalazłem. Znaczy się, ktoś coś rozkręcał i Polacy byli, bo tam żuber jest. No i tu macie żubra i zobaczcie ten silnik od zewnątrz. Takie wielkie coś. Mercedesik, tutaj turbo jest. To jest chyba skrzyniania, nie wiem, tak mi się wydaje. Dżugan już szedł, nie nagrałem, spadł, ale byłem z drugiej strony akurat. Czemu nie mówię, że spadasz? Ty no przepraszam, że kurczę nie powiedziałem, że spadał ty. No właśnie, ty się zastanów na ten może razem. Bo ja spadłem, może dlatego nie mówię, że będę spadał. To nie było razem. Zaplanowane spadanie. Co? A to jest jakiś znak, odwróć. Poland. Nic tu nie ma. To co to jest? Nie wiem. Dobra, chodź jeszcze z drugiej strony ci pokażę, drzwiczki znalazłem. Ty jakbym miał taką chłodnicę we 6, to by się nigdy nie zagrzało. Co znalazłem? No tu patrz, drzwi się otwierają, tu jeszcze. Dobra. Tu mi się wydaje, że tutaj się leje paliwo. Tak mi się widzi. Weź łeb, kurde. Kamerator, chodź tu. Tutaj weź tam pokameruj, czy paliwo jest. To paliwo jest? Do paliwa? Jest tam coś, czy nie? Nic nie widać, nie? Pusto. Pusto, kurde. Już ukradli paliwo Polacy. Ha, ale na pewno tu było paliwo, patrz, bo tu ogień jest narysowany, że nie ogień. No myślę, że tu było paliwo. No dobra, chyba tyle z tego pociągu, co? To? Ale nie, no fajnie. Powiem ci, że mi się podobało. Nie wiem jak wam widzowie, ale mi się podobało. No patrzcie, ostatni rzut oka na pociąg, którego i tak pewnie nie widzicie, bo jest ciemno jak w dupie. Ale ja wam to rozjaśnię. Ja wam to rozjaśnię w programie. Będzie słaba jakość, ale wam to rozjaśnię. Tu jeszcze daj na to. Na to coś. Jak powyginało. No i jest grubo, jest grubo. Jestem ciekaw, jak ludzie po tym wypadku wyglądali, bo ja bym nie chciał mieć takiego wypadku na przykład. TikToka robię. Ja też zrobię, także wpadajcie na TikToka, wpadajcie na Instagrama, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i zasubskrybujcie kanał. Coś jeszcze robisz? Chyba i dzwoneczek dajcie i tyle starczy. A Dżuganowi nie dajcie suba, bo on ma nudne filmy i nudne TikToki i nudne Instagramy. Nie, wpadajcie do mnie na YouTube. Nie. YouTube Dżugan. Nie. Rozkręcam, że super zarąbiście i nie w ogóle. Nie tego, bo nie warto.
to róbcie to. Dobra, na razie, nie, pa. Już koniec filmu, tak? Tak. A, nie, koniec filmu. Koniec filmu. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję za oglądanie, moje widzowie. Specjalnie dla was ryzykowałem życie w tym krzywym pociągu. Bo mogliśmy się zabić tam z górki, albo mogło się coś zawalić na nas, spaść na głowę, albo w ogóle nie wiem, co by się jeszcze mogło stać. Mogło wybuchnąć. Nie wiem, co się mogło stać. Także dziękujemy za oglądanie. Do następnego odcinka, który też będzie taki ciekawy. Pa. Dziękuję. Wracając jeszcze do samochodu, znalazłem taki znak. Także chyba jeszcze ten pociąg ten znak skosił. No i jeszcze wam, no dobra, ja was lubię, tak was kocham, dlatego wam tak przedłużam te filmy. Patrzcie, tu są tory, bo żebyście widzieli z bliska. To jest tor, nie? To jest tor. To się nazywa torami. Tak o, nie wiem, czy one są czynne, czy nie. I ten pociąg jest aż tam, tak daleko. A tylny wagon, którego na stówę nie widzicie, bo jest ciemno, tam jest tak z górki daleko, daleko. Także, no ja nie wiem, jak to się stało, a przejazd jest tu. Więc nie wiem, tak wyfrunął jakoś chyba tam, ale nie wiem, jak ktoś wie, jak to wyfrunął, czy coś, to dajcie linki do wypadku, zdjęć czy coś, albo do akcji ratunkowych, jak to wyglądało. Jeszcze rozkminiłem ogólnie, czemu ten pociąg nie miał u góry tego na prąd, bo tu nie ma nad torami tego w ogóle, dlatego to chyba jest diesel czy coś, ale nie wiem, myślałem, że wszystkie pociągi jeżdżą na te takie u góry jak tramwaje. I już tak się żegnamy końcowo totalnie, pa.